będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Wyobraź sobie awarię hydrauliczną. Pęka w pewnym momencie rura. No i co? I wzywamy hydraulika. Przyjeżdża hydraulik, ma swoją torbę, w torbie ma odpowiednie narzędzia i wszystko, co potrzeba do naprawy. Na początku diagnozuje, co się wydarzyło, później przystępuje do działania. Wie, co ma zrobić, bo ma odpowiednie wykształcenie i doświadczenie. Poza tym w torbie ma odpowiednie narzędzia. Czyli ma klucze, ma pakuły, ma kolanka, ma wszystko to, co jest potrzebne do naprawy. No i bardzo szybko naprawa zostaje dokonana. I w naszym życiu dobrze jest, jeżeli my stajemy się takimi hydraulikami. Czyli jeżeli coś złego wydarzy się w życiu, to po pierwsze mamy wiedzę i doświadczenia. Czyli potrafimy zdiagnozować nasz problem, ale mamy również umiejętności. Umiejętności asertywności, pewności siebie, poczucia własnej wartości, motywacji i wszystkie te umiejętności, żeby ten problem rozwiązać. Ale prócz tego mamy magiczną torbę, torbę hydraulika, w której są odpowiednie techniki i metody. Czyli tam możemy znaleźć techniki relaksacyjne, aromaterapię, mamy techniki oddechowe, mamy uważność, czyli mamy wszystkie te narzędzia, z którymi jesteśmy w stanie poradzić sobie z konkretnym problemem. I jeżeli jesteśmy jak taki hydraulik i wydarzy się coś w naszym życiu, to bardzo łatwo ten problem rozwiążemy. Tak jak ten hydraulik naprawia tę rurę, tak my jesteśmy w stanie przygotować się do każdej awarii w naszym życiu. Czasami nas ona zaskakuje, ale tak jak mówię, czym bardziej jesteśmy przygotowani, czym mamy większe doświadczenie, czym mamy więcej umiejętności i czym mamy lepiej wyposażoną torbę, to szybciej sobie poradzimy w każdej sytuacji. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaźmierczak.